Mówi się o Warhammerze jako o galaktyce? Czy to jest za bardzo Star Warsowe? Raczej za bardzo Star Warsowe, powiedziałbym, że... Okej. Okay. Nie no, i Warhammerze, i galaktyce nie, koniecznie. Raczej sektory, nie? A, to definitywnie, jeśli chodzi o podział administracyjny, to masz segmenta, sektory, subsektory i dalej już. A to Warhammerze w takim razie Xenos się posługują też taką nomenklaturą? Nie. Że dla nich są to sektory, nie. Czy jak to? Tylko po prostu nie masz... Poczekaj, co mamy? Nie, to jest tylko imperialne nazwisko. Nawet jeśli chodzi o takie rasy, które faktycznie coś takiego miały, czy powiedzmy Nekronów, powiedzmy Eldarów, to u nich rzadko się mówi o jakiejkolwiek organizacji. Czyli Eldarze, czy na przykład, nie wiem, Dominion Tau, to planeta jest planeta. Tau mają sfery. Sfery ekspansji. A widzisz, jednak jest różnica. Nekroni w teorii mają chyba tylko terytoria należące do dynastii. Nie jest tak, że jakoś się dzielą niżej. Ale darze to latają sobie na światostatkach i tyle. I właśnie światostatki to też będzie jeden z tematów, o którym pogadamy dzisiaj. Z tej strony jest Arcykoza. No tak, ona już tutaj nie gadaj. A po mojej drugiej stronie jest... Dzień dobry, Maksymilian z kanału 8 Regiment. 8 Regiment... Z jakiego sektora? O! Szczerze, nie mam pojęcia, skąd jest mój regiment. Jeśli to było to pytanie, o którym mi groziłeś, to faktycznie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Prawdopodobnie Ultima Segmentum, bo to jest największe. Jest największy, jest najbezpieczniejszy i dobrze pasuje też w aktualnej rozgrywce, w której biorę udział, więc w takim razie Galaktyczny Wschód. Czyli jest to taki regiment twój autorski? Tak. Nazwa mojego kanału, nazwa mojego jakkolwiek nazewnictwa wszędzie jest od 8 regimentu Żelaznych Ogarów z Dregrot, które są moim własnym regimentem, którym grałem w Bitewniaka. Od tego to się wszystko wzięło. A jeśli już tak grasz tą jedną frakcją, to powiedz, czy zdarza ci się jeszcze grywać może jakimiś innymi? Nie, to już akurat... Może tak, w teorii powinno się grać tylko pomalowanymi modelami. Ja gram, nawet jak gram Gwardią, to mam niepomalowane, co dopiero jeszcze inne. Mam kilka innych takich mniejszych armii, ale jeszcze nigdy nie miałem okazji zagrać tak na poważnie. I to wtedy mam Harlekinów i mam jeszcze, co prawda, do tej wersji fantasy Warhammera, czyli do Age of Sigmar, ale mam jeszcze Berserkerów Kordna. No i Harlekiny to nawet jest chyba jedna z nacji, która się przewija i może sobie przewinąć w Rafengori. No właśnie, aktualnie jeszcze Harlekinów za bardzo nie ma, bo Eldarzy jako tako, już pomijając te chwalebne nazwy Games Workshop, jakie teraz obchodzą, są światostatkowcy, czyli tacy najbardziej klasyczni, których chyba są rozpoznawalni, Drukari, czyli Mroczne Elfy, są Korsarze, którzy w Bitewniaku jako tako reprezentacji nie mają, teraz trochę mają minimalnie, ale stanowią niby oddzielną frakcję, na której nic nie zależy. I jeszcze są Harlekini właśnie, którzy są całkowicie niezależni, nie mają statków, nie mają maszyn tortur, po prostu mają swoje własne enigmatyczne plany. I właśnie Eldarzy to są też jedną z opcji tworzenia postaci w Wrath and Glory, która jest oczywiście dosyć taka jednak unikatowa, jak na systemy Warhammera, które znamy z wcześniejszych lat, jak TRPG i FFG. Jednak raczej nie oferowali za bardzo nam takich egzotycznych możliwości, jakie nam tutaj daje Wrath and Glory. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie, po tym przedługim wstępie, o postaciach, jakie możemy właśnie zagrać. I mniej więcej, co się składa na samą postać, czym są archetypy, jakie są sposoby ich, też jest mechanika odnośnie przechodzenia między archetypami. I właśnie, i też jest opcja, i może w sumie byśmy od tego zaczęli, bo jak zasiadamy do Wrath and Glory, to od razu na początku podręcznik nam proponuje, aby stworzyć własną postać, własny archetyp. Tak, jest to jedna z opcji, którą nam podręcznik oferuje. Czy to jest tak naprawdę tworzenie archetypu? Ciężko powiedzieć, gdyż w teorii, mając pustą kartę postaci,
grając na, załóżmy właśnie na pierwszym poziomie, mamy te 100 punktów doświadczenia, które możemy wydać dowolnie. Taką, moim zdaniem, najbardziej tradycyjną metodą jest właśnie wybranie archetypu. I w sumie bazujmy sobie na tych Eldarach, bo to jest dobry przykład, bardzo, jak to wszystko się zazębia. Bo w teorii, tworząc postać, możemy albo sobie wybrać gotowy archetyp, gdzie wiele rzeczy już mamy wykupione, wiele rzeczy mamy zrobione i nad tym sobie coś nadbudować, albo tak jak ty powiedziałeś, możemy stworzyć całkowicie od zera i wtedy osobno płacimy pewien koszt rasowy, tak to nazwijmy, gdyż rasy dają pewne premie, ale mają ze sobą oczywiście pewne koszty. I potem już umiejętności wykupujemy normalnie, tylko że tworząc ten właśnie, w cudzysłowie, własny archetyp, nie mamy dostępu do zdolności archetypowej. Każdy archetyp ma tam jakąś swoją unikalną zdolność, którą niestety nie zyskamy, jeśli wybierzemy sobie tak w próżni umiejętności. Nie jest to w żaden sposób jakoś rekompensowane? Niestety nie. W teorii zyskujemy fakt, że mamy trochę swobodniejszy wybór ekwipunku, ale ja się nie doszukałem żadnej rekompensaty, jeśli chodzi o właśnie te zdolności. A ekwipunek, tak odnosząc się do naszego poprzedniego materiału, to nie jest podzielone na te frakcje, na rasy? Tak, bo wciąż musisz stworzyć tę swoją postać, powiedzmy, zerową w zakresie jakiejś frakcji, w zakresie jakiejś rasy, którą wybrałeś. To oczywiście wszystko daje odpowiednie słowa kluczowe, które właśnie potem przekładają się na ekwipunek. Choć to wciąż zazwyczaj jest tylko ograniczenie dostępności, niekoniecznie całkowity zakaz używania. Czyli w sumie ponownie wraca temat tego, że podręcznik chce zrobić trochę wszystkiego. Dokładnie. Właśnie dając taką opcję tworzenia postaci własnej, a finalnie i tak się opłaca brać archetypy troszkę jako klasy postaci. Definitywnie. Moim zdaniem to tworzenie własnej postaci to jest tylko i wyłącznie, jeśli naprawdę nie ma czegoś, co przynajmniej nie możemy jakoś obrócić w to, czym chcemy grać. Coś, na co będę często narzekał, zwłaszcza ostatnio, to brak jakiejś frakcji, jakiejś zestawu archetypów reprezentujących takich, w cudzysłowie, normalnych stróżów prawa w Imperium, czyli arbitrów, czyli zwyczajnych policjantów, tak to nazwijmy. Więc jeśli chcemy właśnie sobie takiego zwykłego detektywa lokalnych służb porządkowych stworzyć, no to możemy go stworzyć od zera, tam umieszczając go w frakcji pewnie najbliżej, szczerze najbliżej pewnie będzie Militarum albo Exilarchat. Choć z tego co pamiętam, to oni byli całkowicie oddzielni, bo no w tak herezji arbitrzy faktycznie byli, tam było i Ministerium, i arbitrzy, Inkwizycja. Tak, oczywiście. Był to większy taki podział, ale oczywiście nie było takich rzeczy jak Marinesi czy Xenos. No to właśnie chcąc stworzyć sobie arbitra, którego nie ma w tym momencie, jasne, możemy sobie wyjść od zera i tak, ale jeśli mamy coś przynajmniej mniej więcej pasującego, to raczej wybieramy gotowy archetyp. Czy na przykład wziąć sobie archetyp, załóżmy jakiegoś agenta Inkwizycji i dać mu słowo klucz arbitra. Dokładnie. Na tym tak naprawdę najwięcej zyskamy, bo zyskamy tam jakąś pasującą właśnie umiejętność. Szczerze, lepszy sprzęt niż nam oferuje to wolne tworzenie postaci i tak dalej. Wolne tworzenie postaci może się nadaje do takich właśnie postaci, które są troszeczkę no-name'ami, nie są związane bardzo mocno z jakąś strukturą, ale to chyba oferują szumowiny, tak? Tak, w teorii tak, choć drugi archetyp tej frakcji to mutant, nazywa się wyrzutek, ale naprawdę to jest mutant, więc to już tak dziwacznie to wygląda. Czyli trochę taka sugestia, żeby zagrać tam jako chaośnicy. Trochę tak. Okej, jak patrzę na tworzenie postaci w podręczniku, to jest rzecz, o której mówiliśmy ostatnio, ale chciałbym zawiesić się na jeden moment. Mhm. Ponieważ ustalanie konwencji. I wraz z konwencją to wybieramy sobie oczywiście jakiś tam typ drużyny, a potem do tego jeszcze dochodzi frakcja. I właśnie frakcje w tym świecie raczej ciężko jest spasować, dajmy na to, na przykład Marinesa albo Eklezjarchę, załóżmy, z jakimś orkiem prawdopodobnie. No to oczywiście, to
to już zahaczaliśmy o to, że w teorii sugerowane jest, żeby albo trzymać się tego Imperium i wariacje, albo trzymać tych orków, no i bez wariacji, i trzymać tych Eldarów. Ewentualnie tam od czasu do czasu, jasne, no, zdarzają się orczy najemnicy, ale niezwykle rzadcy są orczy najemnicy pracujący z właśnie, nie wiem, kosmicznymi Marines. Właśnie, ale mamy do tego jeszcze wtedy frakcję. I o ile mi wiadomo, to też nie wszystkie frakcje nawet wewnątrz Imperium się ze sobą za bardzo lubią. A jednak, jak patrzymy na podręcznik, to wybieranie frakcji w obrębie chociażby jednej, no, tego jednego słowa kluczowego, do którego też będę chciał przejść, czyli na przykład Adeptus Astrates, to są te zakony i każdy z nich się różni. Ale na przykład one są jednak różne, prawda? Bo raczej Marinesi funkcjonują jako jeden zakon i mamy oddział, który jest od jednego zakonu. Rzadziej się spotyka mieszanych Marinesów, prawda? A nawet niekiedy są takie sytuacje, gdzie są właśnie między zakonami. I z tego, co nawet wiem, to chyba nawet dwa takie zwaśnione zakony są jednymi z wyborów. Jeśli mówisz o kosmicznych wilkach i mrocznych aniołach, to jak najbardziej? To trochę chyba jest... jednak... To jest odwieczna rywalizacja między sięgająca jeszcze Herezji Horusa. Taka jeszcze ich wybuchowa mieszanka. Zgadza się. Tak jak mówiliśmy, Deathwatch trochę na tym bazuje i to tłumaczy, dlaczego mamy dwa zakony, a Raffenglory twoją modłą próbuje robić wszystko naraz i jasne, grajcie sobie Space Wolfem i Dark Angelsem w jednej drużynie. Tak naprawdę chcemy, żebyście grali wszyscy Absolutorami, czyli tym zakonem, który w opisie świata jest niby w tym systemie. Czy czegoś nie rozumiem? W takim razie gramy zakonem tego z Gilead, ale wybieramy sobie, nie wiem, pięści, wolfsy i tak dalej. Nie, to tylko twórcy podręcznika dali możliwość, pokazali jakie premie, jakie potencjalne kary miałyby które zakony i jeśli gracze chcą właśnie grać czymś całkowicie obcym, jasne, ale myślę, że ogólną sugestią jest jednak, żeby tym lokalnym grać. Na przykład jestem w takim razie, też jestem fanem Dawn of War'a, a tam wiadomo były Krwawe Kruki. Krwawe Kruki nie ma w podręczniku. To jeżeli bym chciał sobie takie Krwawe Kruki zrobić, to skąd zaczerpnąć jakąś inspirację na to, jaki powinien być ten bonus za frakcję? Bo tam bonusy są często takie, może mało znaczące, ale jednak zawsze jakieś tam są, pokroju zwiększenia atrybutu, czy tam atrybutu umiejętności przede wszystkim. No tutaj trzeba, myślę, że najlepszą metodą jest kierowanie się w kierunku bitewniaka, gdyż tam również, jeśli chce się grać jakimś zakonem pochodzącym, no bo oczywiście wszyscy wiedzą lub nie wiedzą, wszystkie zakony Space Marines wywodzą się od tych oryginalnych 20/18 pierwotnych legionów, pierwotnych prymarchów, więc nawet jeśli mamy czarnych templariuszy, które są bardzo popularni, to nie jest oryginalny zakon, to jest zakon wywodzący się od imperialnych pięści. Więc w teorii powinien mieć takie same wady, takie same zalety do pewnego stopnia. Więc w bitewniaku jest tak, że jeśli chce się grać jakimś własnym zakonem, to zwykle powinno się wybrać, z jakiego zakonu się wywodzą, tego oryginalnego, właściwie legionu, lub powiedzmy na kimś się wzorują, do czego są najbardziej podobni. Czyli tworząc sobie swój własny zakon, możemy powiedzieć, że są następcami Mrocznych Aniołów, mają ich taką samą doktrynę wojenną, ale swoje własne malowanie, jakieś tam swoje własne elementy, twojego własnego mistrza zakonu, własnych bohaterów. Więc tutaj tak samo, jeśli chcesz grać Krwawymi Krukami, to oficjalnie oni wywodzą się od Ultramarinesów. Więc w teorii, grając w Raffenglory, powinieneś wykorzystać premie, jakie są oferowane dla Ultramarinesów, czyli jest to taktyczna uniwersalność i duma Ultramaru. Okej, ale tutaj trzeba w takim razie już sięgnąć głęboko do jakiejś wiedzy lorowej, czego podręcznik raczej nie oferuje. Nie oferuje, ale myślę, że jeśli, tak powiem, stół nie jest nastawiony na taką granie stricte lorowe, to po prostu można wybrać najbardziej pasującą premię do tego, jakim Space Marinesem chcemy grać, bo jednak Space Marines Space Marinesowi nierówny, jak no zauważyliśmy. Właśnie byłem ciekaw, jak tutaj zrobić ten złoty środek znaleźć między lorem a powergamingiem. Do każdego powergamingu, jeśli chodzi o te premie subfrakcyjne, tak to nazwijmy, od Adeptus Astartes, można jakoś wytłumaczyć.
Właśnie tym, że jeśli chcemy grać jakimś swoim, chcemy grać krwawymi krukami, to po prostu dobieramy sobie premię, która najbardziej brzmi nam na przedstawiciela krwawych kruków, tłumacząc, że wywodzimy się z tego, zakonu. Że nasz zakon wywodzi się z tego zakonu, którego premię wzięliśmy. Okej, to tak jest taki mały tylko wstęp, jeżeli chodzi o samo tworzenie postaci i patrz na to, jak to po kolei wygląda. O konwencji już mówiliśmy w poprzednim odcinku, do którego zapraszam, jeżeli ktoś nie ogląda to w takiej kolejności. I tutaj już przejdziemy płynnie w takim razie do archetypów, bo jednak to będzie finalnie czymś, co nas zdefiniuje. I tutaj myślę, że jest o czym pogadać. I tu również będziesz mógł parę słów właśnie o Power Gamingu, myślę, że powiedzieć. Specjalnie pod tym kątem poczytałem sobie wszystkie, które jest najbardziej powalone pod tym względem. Bo jednak mamy te stopniowanie, jest od pierwszego do czwartego tieru postaci, co ma tam nawiązywać do odpowiedniej konwencji, że pierwszy to jest ta gwardia, załóżmy, czyli takie najbardziej proste dla przeciętnych ludzi do wykonania jakieś zadania, gdzie na przykład już trzecia, to możemy się bawić nawet i właśnie w takiego Space Hulka. Jeżeli ktoś nie wie, to polecam sobie pisać Space Hulka, co to jest. Jeżeli ktoś się interesuje Warhammerem. Ale mówiąc pokrótce, to jest już zabawa w Marinesów i hordy przeciwników. Dokładnie. I właśnie, jest zauważam tendencję, że taki drugi i w sumie pierwszy tier, ja się dobrze nie mylę, najwięcej mają archetypów, a już ten trzeci, czwarty to tak... Tak, zgadza się. No, czwarty nawet zakłada, że tworzymy tylko na przykład samych inkwizytorów. Tak. Znaczy, jeśli chodzi o podstawkę, to o te czwarte poziomowe archetypy mamy tylko dwa. Myślę, że dzisiaj możemy śmiało zahaczać też o suplement, który już jest wydany po polsku. I tam mamy dodatkowe... Dodatkowe 5, z tego co pamiętam. A samego czwartego, to jest, tak. To już potrafi zdywersyfikować drużynę. Chociaż tam ten dodatek, on zahacza mocno o kilka frakcji konkretnych. Więc zauważyłem, że tam bardzo mocno jest rozwinięty Eklezjarcha, jak i Astrates. Tak. Plus tam dwie nowe. Dla Space Marinesów jest najwięcej i jeśli siostry bierzemy też jako, tak to nazwijmy, no w sumie bierzemy pod kościół, to też siostr jest najwięcej w sumie. No to jest w sumie jako Eklezjarcha to jako całość. Tak, oczywiście. Co w sumie też jest ciekawe zahaczenia, bo przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o siostry, to jest dosyć, czy jak dla mnie, jest dosyć lakonicznie to opisane w tym podręczniku. Jeżeli chodzi o te frakcje, bo co jest ciekawe, jak mamy Marinesów, jak mamy Gwardię, to jest podział na regimenty, jest podział na zakony, jest... Mamy faktycznie konkretne jakieś miejsca. Kiedy patrzymy na Eklezjarchę, to mamy siostry bitwy, siostry hospitaler. A to też jest tak, że przecież Eklezjarcha ma różne swoje zakony. Takie konkretne zakony, jak Astrates. Znaczy nie, że tak samo działają, ale tam pod odpowiednią oczywiście swoją przewodniczącą, prawda? Tak, zgadza się. Chodzi ci o zakony sióstr bitwy, tak? No, pokroju tam zakony właśnie, tak. Jakieś Krwawej Róży, no, czy... Też, tak, dokładnie. Domyślam się, też pewnie 6 mają ich prawdopodobnie. No jest ich na pewno mniej. Oczywiście 6 z takich znanych imiennych, o, to jest najlepsze określenie. Właśnie na pewno założę, że ich jest ogólnie mniej, ale to powiedz tak, jeżeli chodzi o samo uniwersum, to Marinesów jest więcej, czy sióstr? Definitywnie sióstr bitwy jako siły, jako armii jest więcej. No to niestety jest duży problem od tego, że co jest popularne w hobby, a co jest, tak nazwijmy to, popularne w świecie. Bo w teorii regimentów gwardii jest najwięcej oczywiście, bo większość planet ma swój własny regiment. To dopiero układów. Jeśli chodzi o siostry bitwy, tych subfrakcji jednostek organizacyjnych jest mniej niż regimentów na pewno. Ale prawdopodobnie wciąż więcej niż zakonów kosmicznych Marines. Choć oczywiście tych znanych imiennych zakonów jest pewna liczba, zawsze. To tak faktycznie w świecie, w teorii zakonów sióstr bitwy powinno być więcej.
czyli ten podział na szpitalniczki, na bitewne. Jak na ten podział patrzysz? Bo znaczy mi się... To jeszcze jest inny podział. Bo w teorii siostry Adeptus Sororitas, o, to jest właściwe określenie, dzieli się na zakony cywilne i zakony bojowe. I zakony bojowe dzielą się na zakon Krwawej Róży, naszej umęczonej pani, Świetlistej Tarczy, chyba Erdan Schild się tłumaczy, i tak dalej, i tak dalej. A zakony cywilne też mają swoje własne nazwy, ale mają jeszcze swoje specjalizacje. Czyli właśnie mamy hospitala, mamy Dialogus, mamy Famulus, mamy... Z głowy dalej nie pamiętam. To są takie najpopularniejsze. I to już są same różnice, jakie mamy, jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na frakcje Imperium, na frakcje ludzkie. A nie tak. Można powiedzieć o tym, że tutaj jeszcze są te eldarskie i orkowe. Dokładnie, dokładnie. Na szczęście orkowie mają bardzo proste, bo mają tylko pewne kultury klanowe. A eldarzy są, tak jak mówiliśmy na początku, trochę bardziej skomplikowani, bo oni jeszcze mają sub gatunki, nazwijmy to, eldarów, którzy jeszcze tam się dalej dzielą na pojedyncze frakcje wewnątrz tej podgrupy. Znaczy subgatunki w ramach ich takich... Eldarów, no bo najpopularniejszy podział, czyli mamy tych światostatkowych Eldarów i Drukari. Oni tam minimalnie się między sobą różnią, ale wciąż Drukari dzielą się jeszcze na kabały różnego rodzaju, a światostatkowcy dzielą się na jakim światostatku, pod jakim światostatkiem funkcjonują. Czyli mamy te popularne Ulfen i zapomniałem znowu pozostałe. No, mają swoje imienne światostatki. I oczywiście nieimienne. Sam bym miał problem zapamiętać te wszystkie nazwy, trzeba przyznać. Orkowe trochę tutaj są prostsi, ale to też na pewno sprostuje, bo w sumie ktoś zainteresować się w Rafengori i nagle słyszy Eldari, Drukari. No, tak, to... Czy bo tak powiedziałeś śmiesznie, że a tak się w sumie tam troszkę tylko różnią. Jak patrzymy na Eldari, a Drukari tak z zewnątrz powiedzmy, to trochę tak jakby się opisało takich mrocznych i zwykłych. Szczerze z tą fizycznością różnie bywa, bo jest jedna historia, o dziwo, w czasach herezji Horusa, gdy właśnie jeden Drukari podszywał się pod Eldari, czyli tych światostatkowych. Do tego stopnia, że szczerze ja czytając nawet nie byłem pewien, po czyjej stronie tak naprawdę ostatecznie jest. Czyli tam dużo się nie różnią, choć większość Drukari wydaje się być zwykle starsza z wyglądu. Wydaje się być starsi. Czy nie wiem, czy to jest prawda, czy fikcja, wierzę mi popraw, bo z tego co wiem, Drukari najprzeważniej się różnią tym, że są zazwyczaj bardziej oszpeceni, ale to troszkę tak, no z tak. Powodu, nawet nie tyle, że oni są po prostu brzydcy, bo oni zawsze są uładnieni jak eldarzy, tak jak kosmiczne trochę elfy, mówiąc bardzo, bardzo po macoszemu, to jednak Drukari ze względu na swoją kulturę, na to, czym się zajmują. Dokładnie. No oczywiście po garderobie można rozpoznać jednego od drugiego, to no, dużo kolców i jakichś takich elementów na czarno. Chociaż z tego co wiem, to chyba wychowie się tutaj bardzo wybijają od tego, dlatego że te kulty są tworzone po to, aby właśnie przyciągały wzrok. Mhm, tak. I właśnie, okej, okay, to powiem ci, na przykład zainteresowałeś mnie Drukari. To powiedz mi, czy w takim razie nie ma nic złego, żeby wziąć sobie Eldari i zrobić sobie tego Drukari. Czy tutaj faktycznie przydałby się jakiś suplement? Przydałby się, definitywnie. On byłby tak naprawdę czysto kosmetyczny, moim zdaniem, no bo jednak, znowu, dla osoby, zwłaszcza dla mnie, która w tym lore siedzi, to, że mamy Eldara, który będzie strzelał, jak to będzie, wyrzutni drazg zamiast z wyrzutni ostrzy, a właściwie wyrzutni hurikanów, ma to znaczenie, ale mechaniczne tak naprawdę nie powinno mieć żadnego istotnego. Czyli to byłyby takie zmiany czysto estetyczne. Tak samo pancerz w teorii, pancerz światostatkowców Eldari działa w pewien sposób i ma pewne cechy. Ale pancerz Drukari tak samo dobrze broni. Działa trochę innym sposobem, tam są pewne cechy inne, ale ostateczny efekt jest ten sam. Czyli nic tam nie broni wziąć
statystyki, które mamy obecnie nawet w stawce Raffenglory, jeśli chodzi o pancerz Eldarów, bo oczywiście mają swój własny pancerz opisany. Tam chyba też na Krwadura się nie różni od zwykłego. No weźmy sobie właśnie pancerz spotowy Eldari, daje po prostu pancerz 3 i tyle. To są tak naprawdę, to jest jego jedyna cecha. Nic nie broni, po prostu powie, że to jest pancerz skorupowy Drukarii, też daje pancerz 3 i tyle. Tak z ciekawości wrócę i zapytam. Wymieniłeś aż 3 nazwy. Wyrzutnia ostrzy, shurikenów. Oj, to jest skomplikowane. Znaczy, chciałem zapytać tylko jedną rzecz. Nie wiem, czy da się to łatwo odpowiedzieć. Komplikowane jest tyczne. Która nazwa jest poprawna? Więc pytasz... A kogo pytasz? Człowiek... Ludzi, którzy są hobby od długa, czy tak powiem nowych? To w sumie chyba teraz nie wiem, czy dobre pytanie. Oryginalnie broń nazywa się Shuriken Catapult. Więc to powinna być wyrzutnia shurikenów. Ale dowiedziałem się, że wyrzutnia shurikenów byłaby ponoć źle brzmiąca, więc aktualnie, oficjalnie po polsku jest wyrzutnia ostrza. Technicznie motyw podobny. Tak, dokładnie. I no, nie jest to takie istotne, że to są shurikeny, jasne. Tylko, że właśnie pojawia się pewien problem, gdyż wyrzutnia shurikenów, wyrzutnia ostrza to jest broń światostatkowych Eldarów. Tych, w cudzysłowie, dobrych Eldarów. Ci, w cudzysłowie, źli Eldarzy, czyli Drukarii, wykorzystują... W Engliszu to jest Splinter Gun, czyli pewien coś właśnie wyrzutnia drzask byłoby poprawne po polsku. Więc z kolei te wyrzutnia drzask już bardzo jest bliżej tych ostrzy niż te shurikeny, więc to jest takie pewne skomplikowane. Okej. Okay. Drzask jest jeszcze... Nie istotny dla nikogo, kto nie jest w tym za głęboko. Znaczy najbardziej chyba tylko można się pomylić, bo niewykluczone jest, że u nas w Polsce, jak osoby chociaż trochę musnęły Warhammera, to bardzo często musnęły przez gry komputerowe. Nie tylko przez bitewne. No i tak. Z tego co pamiętam, chyba w Dawn of War, że czy to jedynce, czy dwójce, chyba były wyrzutnie shurikenów. Tak, tam były jeszcze wyrzutnie shurikenów i co więcej, nie wiem czy eldarski, ale prawdopodobnie, kodeksy kiedyś były wydawane po polsku. To była chyba 6. edycja bitewniaka i tam raczej też było tłumaczenie wyrzutnia shurikenów, myślę. Bo właśnie tłumaczenie Dawn of War jest bardzo na podstawie tych kodeksowych, z tego co się zorientowałem. I okej. Okay. Przechodząc właśnie do samych archetypów i tego, jakbyśmy chcieli właśnie stworzyć taką postać. Poziom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Patrzmy na główny podręcznik, bo ogólnie, jak już mówiliśmy, też w podręczniku i tak dodatkowym nie ma Xenos dodatkowych. Poza jedną nową frakcją, która daje tylko jeden archetyp. Tak. Co? Tak, niestety tak. No właśnie, co też trochę powoduje taki problem, że fajnie, że jest, ale jakoś też nie widzę, żeby dużo ludzi tego używało. I podobny właśnie kasus, mam wrażenie, jest z archetypami, które mamy w podręczniku podstawowym, jeżeli chodzi o Xenos. Fajnie, że są. Mamy orków, Eldarów i w sumie to tyle z Xenos. Ale jednak to, jak zostali oni zrobieni, to wydaje mi się, że delikatnie, powiedzmy, trochę bardziej skłania do stworzenia drużyny, gdzie Xenos jest najemnikiem, aniżeli opartej na Xenos. Biorąc pod uwagę, że tak naprawdę my po jednym na każdy poziom bez czwartego, to myślę, że masz rację. No bo znowu, jeśli będziemy mieli całą drużynę orków, no to wszyscy ci orkowie będą albo chłopakami i jakieś dziwaczne umiejętności, jeśli gramy na drugim poziomie, a po prostu wszyscy będą komandosami, czyli wszyscy będą mieli pewien bazowy zestaw umiejętności, aż sobie spojrzę, ile mają punktów do wydania później. No mają całkiem sporo punktów przynajmniej do wydania na swoje własne specjalizacje, bo sam archetyp kosztuje 154, na tym poziomie do wydania miałoby się jeszcze 146 punktów na jakieś tam swoje własne specjalizacje, w tym w archetypie komandosa. Czy masz rację, że no nie będą różnorodni ci kosmici nasi? O tym sobie mówiliśmy już też ostatnio, że no raczej nie będą się różnić jakoś bardzo na nasze postaci. Na przykład jak weźmiemy sobie gwardzista i gwardzista, czy taka drużyna. To do kasy jest trochę podobny, choć faktycznie jak patrzę na trzeci tier i widzę
Eldar to jest czarownik, a ork to jest burszyk, to nie brzmi jak postać, której można zrobić drużynę. Jeszcze komandosi czy chłopaki, to jeszcze brzmi tam korsarze, zwiadowcy. To jeszcze coś tam nam daje, jakoś pole do popisu. Ale sami czarownicy. Tu się nie zgodzę. Myślę, że drużyna z całymi czarowników jak najbardziej możemy. Jasne, on na nas wymusza, że wszyscy są psionikami, czyli że będą odpowiednikami czarodziejów w Warhammerze, ale nie byłoby to dziwne, powiem lorowo, że mamy kurkę czarodziejów, którzy jakąś misję, jakieś zdanie zostały im powierzone i muszą je wykonać. Myślę, że część osób mogłeś teraz zachęcić już tak spróbowania takiej kombinacji. Czwórka czarodziejów, tylko że w 40 tysięcy. Dobrze powiedziałeś w sumie. W takim razie przejdźmy do trochę takiej, tych suchych elementów. Czyli dostajemy na początku tego expa, jakieś doświadczenia, które potem możemy wydawać sobie. Mhm. I kupić potem jakiś archet. Bo też wcześniej wspomniałeś o rasach. Tak, znaczy o rasach, tak. Gatunk. Mhm. Czyli właśnie, najpierw się powinna wybrać rasę, czy najpierw archetyp? Czy powiedzmy rasa wynika z archetypu? Rasa wynika z archetypu. To wygląda w ten sposób, że przy tworzeniu własnego zwracamy na to uwagę, ale jeśli weźmiemy sobie, weźmy sobie znowu tych Eldarów, bo to myślę, że Eldarze bardzo fajny przykład. Na pierwszym poziomie mamy Korsarza jako ten archetyp pierwszopoziomowy eldarski. On kosztuje nas 16 punktów doświadczenia, ten archetyp. Ma atrybut zręczność na trzecim poziomie, umiejętność atletyka na drugim poziomie i specjalną umiejętność. Jeśli sobie weźmiemy, spojrzymy w gatunki właśnie, ile one kosztują i jakie nam premie dają, to zobaczymy, że Eldar nas kosztuje 10 punktów doświadczenia, żeby im grać, i to nam daje zręczność na trzeci poziom i tam jeszcze inne specjalne umiejętności. Więc generalnie to jest sprawa tego, że ten archetyp Korsarz to jest rasa Eldar plus atletyka na drugim poziomie. Czyli koszt tej rasy jest wpisany w archetyp. I też te premie są wypisane w archetypie. I chyba też, co jest dosyć ważne, to myślę też do tego, byśmy o tym powiedzieć, o słowach kluczowych. Bo to wynika z archetypów, ale też nie tylko. Archetyp daje już z góry pewne słowa kluczowe, które mimo wszystko w mechanice mają dość spore znaczenie, z tego co widziałem. Chociaż na przykład, żeby móc używać jakiejś umiejętności czy talentu, załóżmy, to trzeba mieć jakieś słowo kluczowe. To jest trochę takie rozwiązanie, mam wrażenie, też nie jestem graczem, może ty bardziej powiesz, ale takie rozwiązanie troszkę chyba z Bitewniaka. Tak, to jest bardzo aktywne teraz w tej najnowszej, w cudzysłowie najnowszej, w 9 edycji. Wiele rzeczy właśnie bazuje teraz na tych słowach kluczowych. Oczywiście poprzednio też bazowało, ale teraz myślę, że jest to znacznie bardziej popularne. I faktycznie, w archetyp są wpisane słowa kluczowe, które z jednej strony nam dają łatwiejszy dostęp do ekwipunku, ale też wyznaczają, które potem atuty możemy brać. Są atuty, które są zablokowane posiadaniem danego słowa kluczowego. Czyli powiedzmy, jest atut tam Anioł Śmierci, który żeby wykupić, trzeba mieć keyword Adeptus Astartes, czyli Space Manisi. Inaczej się go zdobyć raczej nie da, jak nie wykupując tego archetypu. Jest jedna metoda, akurat w tym przypadku trochę myślę, że mistrz gry by się nie zgodził, ale generalnie tak. Tylko wykupując rasę, wykupując archetyp, mamy dostęp do tych słów kluczowych. A ty się zainteresowałeś, to jaki to jest sposób? Jest jedno z wyniesień, o których pewnie wspomniemy na sam koniec, pozwala dobrać jedno dowolne słowo kluczowe. To faktycznie brzmi trochę groteskowo. To by tak fabularnie to posugerowało, że naszą postać w jakiś sposób Space Marine się uratowali, zaprzyjaźnili się z nią i teraz mamy u nich dług. Wtedy taki, załóżmy, ork, który dostał, to mając to słowo kluczowe, załóżmy, mógłby używać podczas pomaganego. Bo tam jest wymóg słowa kluczowego. Bardzo skrajnie, tak. Czy mistrz gry powinien się zgodzić na to, żeby akurat orkowi dać takie słowo kluczowe, to już inna sprawa. No to właśnie dlatego też pytałem o ten balans między power gamingiem a
jednak tym takim podejściem bardziej lorowym. Bo właśnie o takim bardziej lorowym, albo właśnie pargamingowym sposobie gry, to odnosząc się do tego, też co jest ciekawe, są te doświadczenia, na przykład taka szumowina, ten opryk na pierwszym poziomie, kosztuje jakąś zawrotną sumę dwóch pedeków. Zgadza się. I potem już całkiem sporo jest na wydawanie tych PD. Czyli ja jako osoba, która się nie zna, chciała do tego systemu, to bym wyszedł z założenia, że postać taka daje dużo większą elastyczność, dzięki czemu wcale jakoś nie będę w tyle za tymi innymi postaciami. I tak, i nie. Ponieważ daje ci elastyczność, ale z drugiej strony na pewno będziesz słabszy w cudzysłowie w zabijaniu niż, albo może lepiej, mówimy w leczeniu, bo to jest bardziej skrajne, w leczeniu niż siostra szpitalna, która jest odpowiednikiem, też archetypem pierwszego poziomu, ale z innej frakcji, która tam minimalnie więcej kosztuje. Gdyż oprych daje ci pewną konkretną zdolność archetypową. W tym przypadku chyba ogólnie okradanie i inne ukrywania się, dokładnie testy przebiegłości w pewien sposób są dla ciebie łatwiejsze. Podczas gdy ta siostra szpitalniczka ma też umiejętność, ale która po prostu polepsza jej leczenie towarzyszy. Więc podczas gdy oprych jest trochę bardziej elastyczny, to jednak do tej umiejętności nie będzie miał dostępu, mimo że ma tylko doświadczenia więcej do wydania. Ale to, co już mówiłeś w sumie ostatnio, to tutaj zacytuję jeszcze raz, że siostra szpitalniczka jest i tak najlepszym wyborem ogólnie na pierwszy level. Dobra, więc znowu, to jest oczywiście power gaming jak najbardziej. Nie zalecam, nie sugeruję, nic nie mówię, ale generalnie pancerze mają oczywiście swoją wartość, która redukuje obrażenia, jakie dostajemy. Najpotężniejszy pancerz, jaki jest, tak powiem, powszechnie dostępny, jest to pancerz terminatorski, dostępny dla Space Marinesów, który ma wartość 7. Terminator, wiadomo, jest ich bardzo mało, ich pancerze mają w sobie cząstkę oryginalnego pancerza Imperatora, który teraz zasiada nam na Złotym Tronie. Bardzo rzadki artefakt, bardzo potężny, bardzo mało osób go posiada. Więc weźmy, i on ma wartość obrony 7. Weźmy sobie pancerz, którym zaczyna siostra szpitalna. Przypomnę, archetyp pierwszego poziomu. Jak bardzo, bardzo tani, bardzo powszechna siła robocza. Jej wartość pancerza wynosi 5. Podczas gdy zwykły gwardzista zaczyna z pancerzem, którego wartość wynosi 3. Jasne, to tam są za każdym razem zmiany o 2, ale jednak no to jest bardzo potężny pancerz. I oczywiście to jest wciąż pancerz wspomagany, czyli zwiększa siłę jego użytkownika o 2. Tu jak przejdziemy w sumie do mechaniki walki, to w następnym odcinku, to wtedy oczywiście faktycznie wyjdzie na wierzch troszkę, że niby o 2, ale tu różnica jest dość znacząca. Tak, bardzo, bardzo wkrótce mówiąc, pierwsza poziomowa postać z niemal endgame'owym pancerzem. Jako GM, to byś dał taki pancerz szpitalniczce, jakby grała, czy na przykład byś wyszedł z takiego założenia, że jeszcze jest jakąś adeptką, która nie ma takiego? No niestety, biorąc pod uwagę moje doświadczenie z moimi graczami, pewnie jak dowiedzieli się, że mają coś takiego, jakbym im zabrał, to by byli na mnie bardzo zdenerwowani, więc nie wiem, czy byłbym gotów na taki ruch. No to pozostają gwardziści. No, na jej obronę przynajmniej bronię ma słabe. Startowe oczywiście. I to jest właśnie siostra szpitalniczka, to jest tak naprawdę coś, co otwiera nam rozdział z archetypami. Żeby było śmieszniej. Tak, to jest pierwszy archetyp podany w podręczniku głównym. I kolejny archetyp tu właśnie na pierwszym tierze. I tu właśnie też to samo troszeczkę, co mówiłem nawet odnośnie Xenos. Mamy jeszcze kapłana Ministerum, imperialnego gwardzistę, oprycha. Oczywiście mówiąc o samej Imperium, pomijając już na razie Xenos. Mhm. I jeszcze są aż dwa archetypy dla Inkwizycji. Dwa archetypy dla Inkwizycji też brzmią tak, że można jakąś tam zdywersyfikowaną drużynę zrobić, tych agentów. Mhm. Też jak zobaczymy sobie, czym jest Inkwizycja, jak mniej więcej konwencja ich funkcjonuje, to tam tak naprawdę może wiele postaci pasować. I w takim wypadku taki oprych, prawda?
Oprych tak naprawdę jest też taką ścieżką, która niby ma tą frakcję szumowiny, ale on tak naprawdę nie pasuje do żadnego archetypu, który by mógł tutaj się, powiedzmy, wrzucić tak. Na zasadzie nie ma innych szumowin, tylko trzeba byłoby znowu konwencję zrobić postaci na te same kopyta trochę jak z gwardzistami. Czy generalnie nie widzisz jakoś tak problemu, żeby powiedzieć graczom, że okej, gramy na archetypie, znaczy na pierwszym poziomie i róbcie sobie co chcecie? Ja nie mam takiego problemu. Znaczy, znowu, raczej nie Eldarzy, raczej nie Orkowie, jeśli pozostali gracze grają Imperium, ale nie widzę problemu między Oprychem, czyli jakimś niezwykle wyjątkowym i dobrze zorganizowanym gangsterem, który z jakiegoś powodu łączy siły z dwoma okolitami Inkwizycji, jednym nastawionym czysto na to, żeby być najlepszym inkwizytorem, jaki jest, i iść w przesłuchiwanie wrogów, a inny, żeby szedł ten sam archetyp, ale inny zestaw umiejętności, może trochę bardziej skupiony na walce. Dla mnie... Znaczy, cały system w ogóle jest na walce skupiony i to jest całkiem też... No, oczywiście, oczywiście. To, co mówiliśmy, jak pamiętamy, Dark Heresy miało być grą o agentach, a finalnie i tak była grą o strzelaniu do heretyków. I Wrath and Glory nie ukrywa tego, że jest od strzelania, ale jednak te ścieżki, które mają być takie socjalne, są. Nie, jest ich całkiem sporo. Niestety tych walczących jest stanowczo więcej, ale... No bo na przykład mamy takiego kapłana Ministorum, prawda? I on tam bardzo mocno buduje się w siłę woli, chociażby. I to jest postać, której na przykład nie za bardzo widzę jej w drużynie, która miałaby robić jakieś akcje specjalne. Pamiętam, że ten problem podobny był właśnie w Dark Heresy też, kiedy miałem jednego gracza, który jako jedyny chciał sobie zrobić właśnie Ministorum. I finalnie wyszło na to, że jak cokolwiek się działo, to poczuł się wykluczony, bo się okazało, że z niczego nie potrafił strzelać. Czy może źle mówię i Wrath and Glory? Definitywnie kapłan Ministerium stanowi takie wspierającą postać, ale ponownie, sam wykup tego archetypu, no to niestety jednak trzeba brać pod uwagę, że tak jak mówiłeś, to jest system, nazwijmy to, walczący, więc jasne, archetyp kosztuje nas 12 punktów doświadczenia, od nas w pełni zależy, co my z tymi pozostałymi 88 zrobimy, więc jasne, możemy dać wszystko właśnie perswazję, wykrywanie kłamstwa, inne testowe umiejętności, a walki w ogóle nie podnosić, no ale musimy się z tym liczyć, że trochę nas to ogranicza. Ja po prostu chciałem jakby dojść do tego, czy jak mam fantazję postaci, która jest właśnie kapłanem Ministerium, czy nie lepiej byłoby zrobić gwardzistę i zwyczajnie tam mu dać odpowiednie atrybuty, które posiadałby Ministerium? Czy to jakoś wyróżnia faktycznie się? Tu się nie zgodzę. Znaczy, ten archetyp nie wyróżnia się znacznie poza swoim kluczowym i tą jedną umiejętnością, więc spokojnie możemy sobie kapłana Ministerium zrobić w bojowego kapłana. Zresztą też nie byłoby to dziwne jak na świat Warhammera. Czyli jak patrzymy na że mówimy sobie o pierwszym tierze, tak na te przykłady, to tak pomijając już szpitalniczkę, która, jak sam powiedziałeś, jest całkiem mocna, jak na pierwszy wybór, to zasadniczo reszta wyborów jest taka dość płynna, jeżeli chodzi o umiejscowienie ich w grze i o tym, żeby pasowali jako drużyna względem umiejętności. Definitywnie. Myślę, że na pierwszym tierze nie ma żadnego takiego archetypu, którym nie da się czegoś zrobić w którymkolwiek kierunku. Jasne, no gwardzista, byłoby dziwne, gdybyśmy zrobili krasomówce gwardzistę, ale jak najbardziej jest to możliwe. Właśnie czyli w Wrath and Glory, jakbyśmy chcieli poprowadzić takiego powiedzmy typowego RPGa, tylko że w science fiction fantasy, to w takim razie pierwszy tier jest jak najbardziej chyba sprawny do tego. Jak najbardziej. I tak właśnie przechodzimy płynnie też, że teraz trochę mówiliśmy o orkowego chłopaka, to w sumie drużynę bym sobie samych orkowych chłopaków bym wyobrażał. To jest na pewno ścieżka, którą można podążyć. Chociaż wydaje mi się, że to jest ten chyba kasus takich troszkę sesji.
Zawsze tam w moim gronie, jak kiedyś myśmy grali jeszcze Warhammera, tam drugą edycję kiedyś, to pamiętam, że zawsze te sesje takie robione na przykład na jakichś skavenach. To było coś, co miało być zawsze takie groteskowe i trochę dla jaj. No tak. I właśnie orkowie chyba tacy są. Definitywnie. Tej drużyna orków to byłby raczej taki... chyba, że to chyba faktycznie jakiś fajny pomysł na drużynę orków, która no, stanie się potem pogromcami po wyniesieniach, co w sumie do czego jeszcze przejdziemy. Mhm. Drugi tier to jest coś, co wydaje się być chyba takim niezłym optimum, prawda? I tutaj jest najwięcej wyborów. Tak. Myślę, że tworząc system właśnie raczej chcą, żebyśmy grali drugim, może trzecim, ale tak drugi myślę, że jest najbardziej wszechstronny, bo no tego jest najwięcej wyborów tak naprawdę takich interesujących. Niektóre frakcje się w teorii w podstawce zaczynają dopiero na drugim tierze, jeśli chodzi o archetypy. One są całkiem konkretne, ale nie aż tak konkretne, żeby jakoś nie dało się tego połączyć, bo i mamy sankcjonowego psionika, co w sumie, w sumie zaraz do tego wróćmy, Skitariusa, zabójcę, wolnego kupca. To są takie postaci, które faktycznie brzmią jak jednostki, które gdzieś mogły, jak to wiemy w RPG-ach, jak to bywa, gdzieś się przypadkiem spotkały lub ich losy się w jakiś sposób złączyły. Ale właśnie, w sumie może powiedz, dlaczego sankcjonowany psionik? To się wszystko opiera, skąd się bierze magia w uniwersum Warhammera ogólnie, a 40 000 zwłaszcza, a tym bardziej jak Imperium podchodzi do tej magii. Więc magia, zwana psioniką w uniwersum 40, pochodzi z osnowy, a lepiej znanej jako spaczni. To jest chyba stara nazwa z Warhammera Fantasy, czyli wymiaru chaosu. Oczywiście opanowanego przez czterech wielkich bogów chaosu, zapełnionych demonami i innymi paskudnymi stworami. Wszelka magia, wszelkie nadprzyrodzone zdolności wynikają z tego, że psionik łączy się dzięki mocy swojego umysłu z tym wymiarem, pobiera z niej energię i jakoś wpływa na rzeczywistość. Oczywiście łączenie się z wymiarem pełnych istot, które nie tylko chcą nas zgładzić, ale też opanować nasze ciała, wykorzystać jako marionetki i preferowalnie wyrządzić jak największe szkody, łączy się z pewnym ryzykiem, łączy się z pewną szansą opętania i nierzadko się zdarza, że niesankcjonowany psionik jest źródłem bardzo niewielkiej inwazji / ataku demonów lokalnie. Dlatego Imperium, gdy tylko zauważy jakiegoś psionika biegającego po ulicy, skutecznie go porywa, kradnie, pakuje na czarny statek, gdzie jest dokładnie badany, analizowany pod kątem jego zdolności i jeśli się do czegoś nadaje, jest odpowiednio szkolony i tylko w takiej formie psionicy są użyteczni dla Imperium. To znaczy, psionicy tak naprawdę funkcjonują tylko i wyłącznie jako jakaś forma funkcjonariuszy większego Imperium. To znaczy, to są albo psionicy przyłączeni do gwardii, pełniące funkcje takich trochę bardziej bojowych psioników, są to astropaci, którzy specjalizują się w komunikacji na długiej odległości, no i oczywiście są psionicy znacznie bardziej potężni, którzy najczęściej trafiają do Inkwizycji i też oczywiście zdarzają się psionicy w fregach kosmicznych Marines, którzy są tak zindoktrynowani, że nawet nie myślą o tym, żeby zdradzić, a ich umysł jest tak potężny, że inwazja demonów akurat tutaj jest małe ryzyko z tej strony. Akurat właśnie wspomniałeś o Inkwizycji i tak chciało, że zdjęcie na podręczniku na stronie z psionikiem akurat ma też tam symbole właśnie sugerujące troszeczkę. No większość tak zwanych sankcjonowanych psioników będzie albo tak naprawdę jako agenci Inkwizycji, albo jako psionicy przyłączeni w jakiś sposób do regimentów gwardii. Czyli raczej ludzie się boją psioników. Definitywnie. Wszyscy obywatele Imperium są uczeni, żeby ewentualnych psioników rozpoznanych wydać władzy, zdradzić. Jeśli jest to niemożliwe, to najlepiej zgładzić jak najszybciej. Popularne powiedzenie spalić wiedźmę właśnie odnosi się do psioników. To jest w sumie ciekawe, co mówisz, bo
jak patrzę na taki krótki opis tego archetypu, to wynika to bardziej na to, że to są postaci, które w jakiś sposób mają szacunek. To powinny mieć przynajmniej szacunek. Raczej wynikający ze strachu niż z podziwu. Okej. Okay. No bo są, po pierwsze władają potężną, oczywiście władają potężną mocą, która jest na ich wyciągnięcie ręki. Czy będą robić to w imieniu Imperium, to zależy tylko od nich. Jeśli nie będą, no to Inkwizycja ich znajdzie. No i to oczywiście ten strach wynika z tego, że jeśli coś pójdzie nie tak, no to ten sankcjonowany psionik prawdopodobnie stanie się niedługo opętanym psionikiem i kilka mniejszych demonów się pojawi tuż obok niego. Tam było nawet przy opcjach chaośników, że właśnie sankcjonowany, chyba sankcjonowany, jak bierze się frakcja chaosu, to wtedy jest czarnoksiężnikiem po prostu. Prawdopodobnie. I właśnie, akurat przez to, że ma takie moce, to też to jest dopiero drugi tier. Też niewiele jakoś postaci jest z psionikami. W podręczniku... Nie, w podstawce mamy dostęp tylko do dwóch, jeśli mnie dobrze pamięć nie myli. Mamy właśnie... Mamy sankcjonowanego psionika i mamy jeszcze czarownika Eldarów. Także dość unikalna postać. Myślisz, że jest potrzebna w drużynie? Coś na taki stereotyp brakującego maga? Czy to nie ten świat? W świecie fantazy magia zwykle zastępuje nam technologię, czyli jeśli mamy zamek, to używamy zaklęcia, żeby go otworzyć. Tutaj mamy uniwersalne klucze i inne technologiczne rozwiązania. Jeśli mamy za ciemno, mamy latarkę. Nie potrzebujemy zaklęcia jasność albo zaklęcia flara. Choć psionik się przydaje. Z moich doświadczeń niestety z Dark Heresy, jednak pewne psionik daje ogromną przewagę. Zwłaszcza jeśli mistrz gry czuje się trochę bardziej ambitnie i trochę bardziej chce dopiec swoim postaciom. Wiele demony w teorii nie powinno dać się łatwo zabić normalną bronią, podczas gdy psionik powinien mieć znacznie mniejszy problem z czymś takim. Jest po to, żeby smażyć umysły. Ale też i właśnie jest to ciekawa postać i zauważam, że Warhammerowy ogólnie system mają to do siebie, że używanie wszelkiego rodzaju mocy, w przypadku psionicznej, ale nawet i jakby było to magiczne w przypadku fantasy, często niesie za sobą jakieś konsekwencje. Dokładnie, to magia nie jest czymś łatwym w Warhammerze. Więc raczej taka, to już trochę się tak rysuje, że jak o tym mówimy, że to jest niesugerowana dla początkujących postać. Definitywnie. Tutaj jeśli chcesz, to tak naprawdę dodaje nam mechanikę, która jest tylko dla tych postaci. Weźmy sobie, nie ma mechanik, których są unikalne dla jakiegoś archetypu. No bo weźmy sobie nawet tego zwiadowcę, weźmy sobie komandosa orków. No będzie normalnie się skradał, normalnie się bił, normalnie testował wszystkie umiejętności. Podczas gdy psionika jest czymś całkowicie odrębnym tylko tak naprawdę dla sankcjonowanego psionika, jeśli gramy wszyscy jako Imperium. Jest jeszcze jedna mechanika, która jest znacznie bardziej powszechna, ale jest znacznie bardziej prosta. Jest to mechanika, powiedzmy, cudów. Kilka postaci ma dostęp do, jeśli, ale chyba tylko dopiero jeśli wykupi, do pewnych unikalnych akcji. A to są naprawdę unikalne akcje, a nie cały system czarowania. W przypadku właśnie jeszcze drugiego tieru, rzeczy, które nam się pojawiły, tak w cudzysłowie, ponieważ muszę zagrać się w stronę bitwy, czyli czymś bardziej bojowym niż Hospitaller. Zgadza się. Uważasz, że na tym tierze siostra również jest taka lepsza niż reszta? Nie, tu już nie. Tu już kilka innych postaci ma dostęp do ciekawych punktów. Tutaj wolny kupiec jest jakimś... A to zaraz do tego przejdziemy. To jest, bo to jest coś interesującego. Bazując już na tym właśnie, że ma jeden z najlepszych pancerzy, no to wolny kupiec też już ma dostęp do takiego samego pancerza. Tu już mamy... No i też mamy zwiadowcę kosmicznych malin, który też ma pancerz wspomagany, więc tu już więcej archetypów ma dostęp do takiego samego, do tych samego poziomu ekwipunku. No właśnie, tu siostra bitwy z jednej strony, psionik, który ma też interesujące moce z drugiej strony, do wolnych kupców czy Marinesa jeszcze chwilkę przejdziemy, ale pojawia się też nowa, powiedzmy nowy styl gry, tak mi się wydaje, bo to jest jednak też dość jednak unikatowa frakcja, choć mam wrażenie, że wśród graczy lubiących RPG wszelakie 40, to jednak pożądana
ścieżka Mechanicus, której nie było na pierwszym tierze. Zgadza się. Mamy Skitaliusa na drugim poziomie. I czy to jakoś się wyróżnia tak bardzo wyjątkowo, jeżeli chodzi o sam archetyp, ta postać? Może w odgrywaniu, w takim bardzo tym roleplayowym aspekcie, jest to chyba trochę bardziej unikalna postać, choć może niekoniecznie, siostra bitwy też pewnych zachowań wymaga. Ale jeśli chodzi o mechanicznie, to nie jest on bardzo inny niż pozostałe archetypy. Co więcej, ten Skitarius, gdy pierwszy raz zobaczyłem podręcznik, trochę mi się nie spodobał ten archetyp. Ze względu na to, jak bardzo nieodwzorowujący lore jest, sam z siebie jako archetyp jest całkiem okej. Generalnie sprowadza się do tego, że Skitarius, czyli mechaniczna armia służąca Adeptus Mechanicus, służąca technokapłanom, no to już tak naprawdę są niemal pełne cyborgi na tym etapie. Podczas gdy wybieramy archetyp Skitarius, mamy chyba nawet nie mamy ani jednej darmowej argumentacji. To jest nie mamy ciekawe, żadnych. Bo właśnie automatycznych wszczepów. Nawet wpisuje się to niby w sam archetyp, że jest mocno zakomentowany. Nawet samo to cię sugeruje, że to jest już, jak powiedziałeś, nawet chodzący cyborg, jakiś plaszony terminator. A jednak właśnie nie ma tych argumentacji, które notabene są do wykupienia w samym podręczniku. Tak, on ma umiejętność, która się nazywa mocno zaargumentowany, a to się sprawdza tego, że nie może krwawić i ma pewne premie do rzutów na determinację, ale nawet nie ma tańszych robotycznych rąk, robotycznych nóg, nie może tego za taniej wykupić, tylko po prostu sugerowany jest, że może powinien. Trochę szkoda, może w trzecim tierze to będzie lepiej wyglądało, czego przejdziemy, musimy tak trochę przejść przez te ścieżki. Na pewno potomka Tempestus nie będziemy się ani za bardzo zatrzymać, bo to jest trochę tak, jakbyśmy wzięli gwardzistę, tylko już takiego bardziej elitarnego. Dokładnie. I to też całkowicie pasujące do, wydaje mi się, do wielu, wielu konwencji. Jak najbardziej. Zabójca kultu śmierci. Brzmi fajnie, tak to powiem. I co jest ciekawe, to jest Ministerium. Tak, akurat ja jestem osobiście zdziwiony, że akurat ten archetyp tutaj włożyli, jeszcze tym bardziej jako właśnie podlegający niby pod kościół. To jest bardzo obskurny, to jest angielski, nazwijmy to obskurny kawałek loru, że oni są, oni funkcjonują. Myślę, że po prostu nawet jako alternatywny dla oprycha byłby lepszy, a dla nie oprycha, tylko dla szumowiny byłby lepszy niż dla kościoła, moim zdaniem. Bo one funkcjonują tam trochę pod jak najbardziej gałęzią kościoła, ale bardzo, skrajnie bardzo mało istotnie. A sam archetyp, jak go widzisz? Jest okej, okay. No taki typowy, nastawiony na walkę wręcz. Nic specjalnego. Dobry kontrarchetyp do potomka Tempestus, który jest bardziej nastawiony na walkę dystansową. I właśnie, i przechodzimy do creme de la creme drugiego tieru. Wolny kupiec, no niby nic, znaczy sam archetyp jest bardzo ciekawy i mogący tak naprawdę według, znaczy mi się wydaje, że pasujący do naprawdę absolutnie wielu jakichś klimatów konwencji. Dość otwarta rzecz, tylko że no właśnie, ta nierówność względem archetypów i oczywiście ich kosztów, bo płacimy te 36 punktów doświadczenia, aby być tym wolnym kupcem. Tak. I potem przepisujemy sobie ekwipunek i pierwsza rzecz w ekwipunku to jest imperialna fregata. Przybliżysz, czym jest imperialna fregata? Imperialna fregata, jak sama wskazuje, jest to fregata należąca do imperium. To jest ogromny statek generalnie. Nawet w skali Warhammera to nie jest ogromny statek, ale to jest nasze potrzeby, to jest ogromny statek. W teorii, będąc właścicielem tej fregaty, jesteśmy oczywiście właścicielem całej załogi. Więc to jest spory natłum ludzi. Oczywiście ma też swoje wyposażenie bojowe, to nie jest raczej, wbrew nazwie, to nie jest kupiecka fregata, tylko raczej jednak dość dobrze bojowo wyposażona.
Więc tak, jest to ogromny skok. Tak, jest to ogromny skok względem no, pancerza wspomaganego, czy karabinu laserowego potomka Tempestus. Po prawdzie to nawet chyba czwartotierowe postaci nie mają takich rzeczy, bo jednak być postacią, która jest silna, a posiadać coś tak potężnego jak fregata, to już jest jednak coś. I to jest aż ciekawe, że to po prostu w ekwipunku jest. Pozwolę ci wejść jeszcze w słowo, na szybko sobie sprawdziłem dokładnie ile ma załogi w teorii typowa imperialna fregata. 26 tysięcy. To wydaje mi się, że wtedy i Marine dupa, kiedy załogantów kupa. Tak, no oczywiście to jest też pewnie serwitory i tak dalej, to nie jest taka w pełni sprawna, pełni bojowa załoga, ale tak. No, oczywiście ja widzę powiedzmy ten motyw, który ktoś miał na myśli, że chcemy zrobić sobie kampanię, która będzie miała jakąś tam taką wolnokupiecką. Ktoś wiemy sobie, będzie wolnym kupcem, będzie miał swój statek i tam do załogi mu tam dołączy właśnie jakiś zabójca, Skitarius, Psionik i zrobimy sobie właśnie jakąś taką załogę, drużynę. Wyobrażam sobie, że będzie to tak autor mógł mieć na myśli coś takiego. Ale faktycznie, kiedy wybieramy sobie tego wolnego kupca, to potem i tak blekną wszelkie inne profity innych ścieżek, innych archetypów. Znaczy, z drugiej strony, większość naszych przygód będzie siedzieć we wnętrzu jakichś innych statków albo na powierzchni planety, więc tam nam fregata nie pomoże. Więc to nie jest też tak, że ta fregata rozwiąże wszystkie nasze problemy, ale definitywnie rozwiąże ogromną ilość naszych problemów. To jest raczej kwestia tego, w co gramy tak naprawdę, bo możemy być i my oblegani. Ale jest to... Ja to traktuję trochę jako taki archetyp, który ma być takim mrugnięciem trochę oka, żebyście mogli sobie na przykład w ten sposób pokryć. Pokroju bycia właśnie takimi odkrycami może troszeczkę galaktyki. Mhm. No to jest właśnie główna rola wolnych kupców Imperium w teorii. Tak, bo ta grupa społeczna została powołana właśnie jako, wbrew nazwie, badaczy nieznanych zakątków galaktyki, a nie handlarzy przyprawą. I obok mamy wyrzutka, który jest teoretycznie wyższym tierem dla Szumowiny, dla Obrycha i zdolność archetypu mutant. To tak, ma co poziom dostęp do mutacji. Dość ciekawe, choć wydaje mi się, że też otwiera całkiem fajne drogi. Nawet mi się wydaje, że fajnie pasował do jakiegoś motywu z Inkwizycją związanego. Definitywnie. Ale tak, nawet jakby ktoś właśnie chciał pograć postacią, która ma z definicji jakieś mutacje, nie jest do końca takim czystym człowiekiem, to też jest taka opcja. I jest zwiadowca kosmicznych Marines już na drugim tierze. Tak, czyli najprostsza forma, jaką można grać, jeśli chodzi o Space Marinesów. Chciałem zapytać generalnie, jak byś oceniał, tak porównując, prawda, bo jednak i to zakony, chociaż wiadomo, że czy ktoś wiedzi, to mniej więcej tą różnicę taką diametralną zna między Marines a siostrą, bo jednak na drugim też mamy siostrę bitwy, a to mamy dopiero zwiadowcę. Ale szczerze, sam koszt w ogóle tego archetypu to już w pewien sposób widać tą różnicę, powiedzmy, w mocy tych postaci. Mm-hmm. To jest chyba jedna z najdroższych w ogóle archetypów najdroższych. Tak, jeśli chodzi, znaczy Space Marines zawsze będą, jeśli chodzi o archetypy drożsi. To wynika głównie z tego, że ta ich rasa, o której mówiliśmy całkiem na początku, jest bardzo droga. Bo już sobie sprawdzę, ile chodzi o ten koszt. No, Eldar, jak wspominałem, kosztował 10. Space Marines jako rasa kosztuje 160. To znaczy, że ten zwiadowca, który ma ten swój koszt, jaki? 170. 170, to znaczy, że 10 punktów doświadczenia z tego to są wydane na umiejętności. Ponad rasę, w cudzysłowie. Sama rasa i tak daje też sporo. Tak, a sama rasa oczywiście daje zestaw premii. I właśnie konkludując już drugi tier, to mamy eldarskiego zwiadowcę i mamy orkowego komandosa. Co jest ciekawe, to w sumie orkowi komandosi są dość też taką ciekawą propozycją, jako postaci, które naprawdę mogłyby się nadawać do orków pracujących wśród ludzi. Właśnie klan, który jest najczęściej brany jako najemnicy przez ludzi, czyli Krwawe Topory, chyba właśnie największe z
ilość komandosów w swoich bandach. Więc tak, komandosi to jest trochę bardziej ogarnięta grupa orków. Więc technicznie, jakby ktoś miał taką fantazję, to bierzemy wolnego kupca, komandosa, zwiadowcę i wyrzutka i jest naprawdę taka ciekawa kompania. Tak, to jest banda, która miałaby sens, wbrew pozorom. I właśnie, to bardzo dużo... Ten drugi właśnie tier wydaje mi się być taką kwintesencją troszeczkę Wrath and Glory. Nawet i mechaniczną, bo nie są ci overpower w niektórych przypadkach, ale z drugiej strony też nie są takie najsłabsze. To jest już drużyna, która daje dużo możliwości. I przechodzimy w ten sposób płynnie do trzeciego tieru, żeby coś wspomnieć więcej o tych tutaj wyborach, bo myślę, że też na przynajmniej dwóch moglibyśmy się chwilkę zawiesić, bo są całkiem ciekawe. I pierwsza to jest właśnie Tech Kapłan. Mamy już rozwinięcie dalej, jakby ktoś chciał troszeczkę pójść głębiej w motywy Mechanicus. Dokładnie. I tutaj, względem Skitariusa i ich augmentacji, generalnie jak widzisz po prostu jako Mechanicusa, jako powiedzmy pewne flow grania Adeptus Mechanicus, tą archetyp. No to już jest definitywnie to jako archetyp zacznie najpierw zrobione, bo już jako domyślny ekwipunek mamy dwa dowolne wszczepy, czyli już mamy faktycznie to, co Mechanicus powinien mieć, czyli cybernetyczne kończyny, cybernetyczne organy, więc już jest świetnie. Mamy ogromną ilość doświadczenia, które możemy wydać na dziwaczne umiejętności i jeszcze więcej tych ulepszeń, gdyż jest kilka, i dobrze pamiętam, atutów, które się bardzo łączą z ulepszeniami mechanicznymi. Jest tam atut, który pozwala lewitować dzięki temu, że mamy mechaniczne nogi, a właściwie magnetyczne nogi, wiele, wiele, wiele innych. Więc tu już definitywnie ten feel grania frakcją skupionej na technologii, skupionej na maszynach, na religijnym podejściu do maszyn jest znacznie lepszy, znacznie lepiej można się wczuć, moim zdaniem. A jakoś wpasowuje się w ten trzeci tier, czy uważasz, że może trochę pasował jednak jakby mu niżej? Nie, myślę, że wpasowuje się i zarówno jeśli chodzi o lorowy wpływ, lorowe zdolności w cudzysłowie technokapłanów, bo to też w sumie jest takie określenie bardzo szerokie, jak najbardziej dobrze oddaje i jest dobrze leży w porównaniu z pozostałymi archetypami tego poziomu. I właśnie pozostałe archetypy tego poziomu. Mężczyzna Krzyżowiec, który jest właśnie takim... Tutaj już chyba pasuje do Adeptus Ministerum, tak mi się wydaje. Mhm. Też trochę mocne odzwierciedlenie trochę starych bitewniaków, ale jak najbardziej pasuje. No i oczywiście tematycznie bardzo, bardzo interesująco brzmi przynajmniej. Zdecydowanie bojowa postać, która właśnie jest też z jednej strony bardzo religijna. Zresztą mi się bardzo podobał ten motyw generalnie postaci w 40 tysięcy, które biegają z tarczą okute w pancerzu gdzieś tam i z mieczem. A do tego jeszcze oczywiście pełno lampek i serwoczaszka w powietrzu. Jest taki delikatnie przyszłościowy klimat feudalny. Mhm. I teraz przechodząc do tego czegoś, co według mnie jest zdecydowanie ciekawsze. I tutaj bym się ciebie też zapytał, jakbyś to w ogóle widział. Mamy komisarza imperialnego. Ja bym sobie nie wyobrażał komisarza imperialnego jako drużynę, gdzie no, tam ktoś powie, ja też chcę. No bo chcemy zagrać sobie trzeci tier, załóżmy, i prowadzimy sobie tych gwardzistów. Jednak komisarz to ma po całym ludzi, prawda? Bądź co bądź. Znaczy, znowu podstawowe pytanie, czy gramy w konwencji, gramy tylko gwardią? To ma sens. Weźmiemy sobie kilku graczy, którzy będą właśnie tymi potomkami Tempestus i jednego gracza jako takiego postać, która trochę bardziej nastawiona na gadanie, trochę bardziej nastawiona na interakcje społeczne, weźmiemy sobie jednego z nich jako komisarza. Jak najbardziej ma sens. W drużynie, gdzie mamy komisarza i technokapłana i jeszcze dwóch ryzykantów, to już nie ma sensu. Komisarz to jest jednak taka dosyć silna konwencja, ale w takim razie widziałbyś sytuację, w której zostali biorąc sobie właśnie potomków Tempestu, jak to powiedziałeś, dostają te 300 PD, ale kupują drugi tier, a jeden gracz dostaje też 300 PD i kupuje ten trzeci komisarz. Definitywnie. Tutaj też problem z balansem, moim zdaniem nie ma problemu.
Przeglądam sobie, czy komisarz ma jakiś dostęp do jakichś ekwipunków potężnych, ale też za bardzo nie. No tak naprawdę jego umiejętność klasowa nie jest jakaś porażająca. Tak naprawdę głównie bazująca na właśnie wspieraniu slash debuffowaniu wroga dzięki zastraszaniu. Myślę, że to w pełni dobrze by się zbalansowało. Jeden komisarz i pozostała drużyna jakąś wariancję na temat Astra Militarum. Jest to oczywiście. Znaczy według mnie to jest trochę archetyp, który by pasował do drugiego tieru mimo wszystko. Też trochę nie widzę powodu, żeby on był w trzecim. Znaczy rozumiem jakby kazanie tej siły rangi. To na pewno to archetyp pokazuje bardzo wyraźnie. I właśnie patrząc na te ekwipunki, to mnie tak zachodzi na myśl. Taka myśl, że skoro jest statek imperialny dla kupca, to dlaczego komisarz nie ma oddziału? No, masz tym dużo racji, zwłaszcza jak spojrzymy na inny archetyp tego samego poziomu, czyli orkowego burżuja, bo on ma pod sobą oddział. Jest to coś dziwacznie, że jest tak zrobione, ale niestety jest tak zrobione, bo jak wejdziemy sobie w archetyp orkowego burżuja, jego umiejętnością archetypową jest zielona fala, która daje, cytuję, dowodzisz hordą chłopaków. Równą trzykrotności twojej rangi, czyli przy tworzeniu postaci jest to trzech chłopaków. Komisarz ma za to szacunek, ale zakładam, że jednak trzech chłopaków, a to, jakimi siłami by dysponowali komisarza, to też jest troszkę różnica w sile. No tak, oczywiście. Ryzykant, właśnie, to jest coś, co mi trochę nie pasuje według mnie. Tak już trochę jest, mam wrażenie, twórca myślał, co by wrzucić do tego trzeciego tieru, aby był jakaś postać z tej kategorii Szumowina. Ryzykant ma oddawać tego takiego najbardziej typowego najemnika, rewolwerowca z niczym stracenia, żyjącego na krawędzi cywilizacji, jednak wciąż w tej cywilizacji, jednak powiedzmy, że tam dla Imperium pracuje, ale jednak robi to dla pieniędzy, a nie dla słuszności sprawy. Archetyp fajnie brzmiący, archetyp kosztujący mało, mający sporo rzeczy, które można nad nim nadbudować, ale faktycznie no pośród tych pozostałych trójek nie pasuje. No jakby ktoś chciał oczywiście zrobić jakiegoś edgy najemnika, to myślę, że ryzykant tu się fajnie wpisuje. No tylko, że z jednej strony mamy, tego ryzykanta, no i po drugiej stronie mamy kosmicznego Marines. Tego już tak. Pełnoprawnego kosmicznego Marines, który ponownie wydaje niemal całe doświadczenie danego archetypu. Dokładnie, zostaje mu raptem 23. I właśnie no, troszkę strzała w stopę, no bo ja bym, patrząc obok Marinesa, to raczej bym na ryzykanta nie spojrzał mimo wszystko. Teorii. Ile tam ma tej umiejętności strzeleckiej? Teorii ryzykanta możemy zrobić, żeby strzał lepiej niż Space Marines. Ale też dostęp do broni. Nie, to oczywiście, tam ryzykant chyba zaczyna z pewnie zwykłym pistoletem. Dowolna broń biała, dostępności rzadka. Też tutaj się rozchodzi ponownie o te słowa kluczowe, mam wrażenie, że jak masz słowo kluczowe Adeptus Astrates, to jednak i tak masz dostęp do lepszych broni. Tak, no nie, to oczywiście. A mając Szumowina, to tak trochę gorzej. Chociaż i właśnie, zawieszając się na tym ryzykancie, to ma słowo kluczowe Szumowiny i przecinek dowolne. No myślę, że to oczywiście wszystko jest zależne od woli mistrza gry, więc myślę, że nie może sobie dobrać tego Adeptus Astartes. No, to już zależy od GM-a i od tego, jak się bardzo mocno go wierci, żeby się dał przekonać. Nie, oczywiście. To i tak się ponownie rozchodzi jednak o te, o tą konwencję mimo wszystko, bo wiadomo, że jak umawiamy się na to, że będziemy grali grupą najemników, to raczej omijamy Marinesów. A sam Marines, jako na ten trzeci tier, no to już jest taka chodząca w sumie maszyna do pokonywania przeciwników. No, definitywnie. Zostawmy sobie go. No, nie ma mowy o innych rzeczach. Tak, zostawmy go z inną bijącą technicznie wręcz postacią, czyli z krzyżowcem na tym samym tierze. Krzyżowiec Puk Marinesa. Znowu, patrzę sobie, jakie dokładnie umiejętności ma. W teorii. On ma premię przeciwko chaosowi i heretykom, czyli w czymś konkretnym się specjalizuje. No tak, no kosmiczny Marines będzie nam się bardziej wszechstronny, jeśli chodzi o tę walkę. Czy tak powiedziałeś, będzie na walce dystansowej, jak krzyżowiec na wręcz.
możemy sobie tego krzyżowca wyciągnąć, żeby nam bił tak dobrze, jak ma Space Marines, ale znowu, tak jak mówiłeś, do pancerza wspomaganego nie będzie miał dostępu. Dokładnie, bo zaczyna tylko z pancerzem skorupowym. Co prawda, ma miecz energetyczny, czyli w sumie chyba tutaj nie ma rozróżnienia między na miecz energetyczny śmiertelnych, a Space Marinesowy. Więc broń będzie miał tą samą. Ale siłę, która niestety jest istotna, w walce wręcz no, będzie miał już inną. Tak, też nie chcę powiedzmy tutaj jakoś podkupować żadnych jakichś nie wiem, pomysłów, czy tego, że teraz sobie tak wykluczamy, a to jest gorsze, to jest lepsze. Bo jednak patrząc na to z perspektywy graczy, którzy chcieliby stworzyć drużynę, często różnorodną drużynę, bo jak mamy tyle opcji, jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, aby gracze nie mieli chęci zrobić sobie różnych postaci. To czy po prostu taka postać graczy grający taką postacią krzyżowca nie czułaby się trochę gorsza obok takiego Marinesa? Myślę, że nie. To znowu, to nie jest tak, że ten Space Marine zawsze będzie lepszy. Znaczy, biorąc pod uwagę, że on tam tą walkę wręcz jako archetyp, który w sumie dużo więcej nie może w nic włożyć, ma na czwartym poziomie, no tylko tą przewagą siły tak naprawdę zyskuje sporo. Jest wbrew pozorom bardziej uniwersalny niż krzyżowiec. Konkludując trzeci tier, to mamy właśnie jeszcze ostatni Xenos. W podręczniku miejmy nadzieję, że nie całkowicie w systemie, tylko w tym podręczniku. Jest czarownik i właśnie okowy burszy. O burszy już sobie powiedzieliśmy. Tutaj to w sumie ciekawy pomysł, żeby zrobić sobie paru burszyjów w drużynie. To wiesz, paru burszyjów, oni mają jeszcze swoich chłopaków i można zrobić taką naprawdę sesję polegającą na ścieżce. A to czarownik to jest trzeciotierowy psionik, bądź co bądź. Tak. I też z dostępem do uniwersalnej grupy mocy psionicznej, gdyż Eldarze mają tam pewną swoją szkołę, do której mają tylko oni dostęp. Jakbyś tak w zestawieniu porównał. Załóżmy, że mamy tyle samo pedeków, ale jedna postać, jeden gracz kupuje swojego czarownika, a drugi sankcjonowanego psionika. Tak mniej więcej. Czarownik będzie. Przez ten fakt, że tych dodatkowych nie pamiętam dokładnie, jakie tam są, ale czarownik będzie bardziej wszechstronny. Nie zdziwiłbym się, gdyby tam jeszcze była zasada, że Eldarzy trochę łatwiej mogą czarować po prostu. Właśnie szansa niepowodzenia, tak jak wspomniałem, inwazji demonów jest mniejsza. Biorąc pod uwagę, jak oni są zwykle robieni w innych systemach. Jakby tak psionika jest dość naturalna dla Aldarii. Dokładnie. Czyli tak powiedzmy, jak już wspomnieliśmy o tych takich porównaniach, że można było wziąć sobie ścieżkę z poprzedniego tieru i wziąć tą z późniejszego, czyli zrobić sobie, wziąć drugotierowych Eldarów, wziąć sobie czarownika, dać tyle samo expa wszystkim, to mniej więcej Dokładnie. jakoś tam swoją rolę spełnia. Definitywnie. Żeby się po prostu nie trzymać, nie warto się trzymać po prostu jakby obrębu jednego konkretnego tieru. No i czwarty tier, to już mamy. Tak, jeśli pozwolisz, zanim przejdziemy do czwartego, jestem bardzo zdziwiony tym, że właśnie nie ma tego czwartego tiru dla Eldarów, bo to byłoby bardzo łatwo do zrobienia. Bo w teorii czarownik nie jest, jest psionikiem, jasne, a nie jest jakby najwyższą, powszechnie spotykaną formą eldarskiego psionika. Nie ma czegoś takiego jak, nie ma proroków, co mnie bardzo dziwi. Oni stanowią takich, powiedzmy, przywódców, ale też nie na tych najwyższych przywódców na światostatkach. Więc jestem bardzo zdziwiony, że nie ma go na tym poziomie czwartym, nawet w podstawce. A jakbyś robił czwartotirowego orka, to kogo byś wziął? No właśnie, tu jest taki większy problem. Burszuj, czyli w oryginale domyślam się, że Nob, no jest takim, no tak naprawdę już największym zwykłym orkiem w bandzie. Tam nie, oczywiście mamy warbossów, jasne, no ale warboss zwykle jest tylko jeden. Prorocy zdarza się kilku na światostatek. Więc to nie jest taki problem, że jeden prorok nam lata po Gileadzie. Popraw, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że taki właśnie orkowy burszuj byłby w stanie konkurować z jednym archetypem z czwartego tieru. Tak powiedzmy w walce bezpośredniej. Jeśli mówisz o Inkwizytora, to definitywnie. No właśnie, więc idąc tym motywem, to czy na przykład nie można było budować jakiegoś herszta, który
ma właśnie coś pokrojonej fali, tylko na taką większą skalę może, albo coś mocniejszego właśnie. No, oczywiście. Mam nadzieję, tak jak mówię, że doczekamy się więcej archetypów dla Xeno. Myślę, że Eldarzy i właśnie Drukhari to są takie akurat rasy, które nadają się do prowadzenia RPG i warto byłoby tutaj to rozwinąć. Choć w osamotnionym systemie dostaliśmy zupełnie inne Xenos, które mam wrażenie, że jest trochę z czapy. Zgadza się. Ale może są osoby, które jakoś do nich to trafią. Choć nie wiem, jak na pierwszym tierze wpasować taką postać. Ale to myślę, że jeszcze zahaczymy o osamotniony system. Więc właśnie czwarty tier już kończący same archetypy. I tak więc, czym możemy właśnie w Wrath & Glory grać? To czwarty tier jest o tyle ciekawy, że on tak naprawdę oferuje z jednej strony postać, która jest potężna, bo potężne ma wpływy, a druga jest potężna, bo jest wyszkolona bardzo, bardzo dobrze i ma ten taki topowy sprzęt. Zgadza się. I za bardzo nie ma więcej opcji, aby zdywersyfikować tą drużynę troszeczkę na ten czwarty tier. No tak, bo mamy właśnie tylko wspomnianego Inkwizytora, mamy też Intercesora Primarisów, czyli jeszcze lepszego super żołnierza. Teraz gdy przy Inkwizytorze możemy się pobawić w jakieś inne rzeczy, bo archetyp kosztuje nas zaledwie 110, czyli te 290 mamy jeszcze nawet daje na tam pewne rozróżnienie między nawet różnymi Inkwizytorami w drużynie, to jeśli chcemy się pobawić w bardziej różnorodną drużynę, to musimy sobie wziąć jakiś archetyp niższego poziomu i go w cudzysłowie wznieść do tego poziomu czwartego. O właśnie, to teraz możemy w takim razie przejść do już powoli finału, czyli wyniesienie. Coś, co właśnie jest mechanizmem, który nam, no, jak sama nazwa wskazuje, pomoże wynieść troszeczkę na wyższy poziom nasze postaci. Tak, wyniesienie jest trochę narracyjnym, trochę czysto mechanicznym rozwiązaniem. Naturalnie ono powinno się dziać na koniec kampanii. Jest to, powiedzmy, takie narracyjne pokazanie reszcie grupy, że hej, właśnie zrobiliście coś dużego, więc teraz zagrożenia, z którymi będziecie mierzyć, będą cięższe. Wyniesienia są tak naprawdę dwa, w teorii trzy. Jest to wyniesienie, o którym w sumie trochę cały czas mówiliśmy, czyli wyniesienie przy tworzeniu postaci. Jeśli umówiliśmy się na trzeci poziom trudności tej kampanii, ale chcemy sobie zagrać archetypem drugiego poziomu, weźmy sobie właśnie Siostrą Bitwy, a nasi pozostali towarzysze chcą być krzyżowcami, to możemy sobie to wyniesienie zrobić przy tworzeniu postaci. Wtedy po prostu robimy wybieramy jeden z tak zwanych pakietów wyniesień i po prostu nakładamy dodatkowo na postać. Bo normalnie w ciągu normalnej kampanii, po jakimś ważnym osiągnięciu, możemy wybrać sobie albo wyniesienie właśnie z pakietu, albo wyniesienie archetypu. Wyniesienie archetypu składa się do tego, że po prostu nakładamy sobie umiejętność specjalną jakiegoś archetypu z naszej frakcji z poziomu wyżej. Czyli w teorii, jeśli graliśmy na pierwszym poziomie, graliśmy gwardzistą, to możemy sobie wykupić to wyniesienie archetypu na potomka Tempestus i od teraz mamy zarówno umiejętność archetypu gwardzisty, czyli tam jest na ziemię, jak i tą od potomka Tempestus, czyli elitarny żołnierz. I mamy te dwie umiejętności, specjalne umiejętności unikatowe, których normalnie dostępu nie mamy. Alternatywą do tego jest to, żeby być wciąż tym gwardzistą i grać na drugim poziomie, ale skorzystać z jednego z pakietów wyniesień. Pakiety wyniesień to są pewne wydarzenia, które dzieją się w naszej postaci między przygodami tak naprawdę, które zazwyczaj dają nam jakąś premię, coś ekstra. Takimi chyba dwoma najbardziej widowiskowymi jest powrót z zagrobu, który sprawia, że naszą postać coś bardzo mocno siekło, niemal do śmierci, i dostajemy pewne rany, ale za to też mamy od razu zastąpione je pepami mechanicznymi, trochę idąc w tą stylistykę Skitarii. A drugim takim ciekawym pakietem wyniesienia jest psioniczne objawienie.
Gdyż mówiłem, że tak naprawdę istnieją tylko dwa archetypy, które dają dostęp do psyniki, ale jest jeszcze inny, alternatywny sposób, czyli możemy grać gwardzistą psynikiem. Jest to dziwo możliwe. Oczywiście jakoś tam narracyjnie musimy sobie wytłumaczyć, dlaczego ten nasz gwardzista właśnie nie został pojmany przez inkwizycję, przez siły odpowiadające za psyników, ale takim gwardzistą psynikiem możemy grać. Ale technicznie, czyli zaczynamy sobie grę takim gwardzistą i możemy na spokojnie przeżyć wszystkie tiery, tak? Tak, w teorii, jakkolwiek dziwacznie to brzmi, w świecie możemy, jeśli będziemy grać dostatecznie długo, możemy być gwardzistą, który został potomkiem Tempestus, który potem został awansowany jakimś cudem na komisarza imperialnego, a na końcu odkrył sobie magiczne zdolności i jest psynikiem. Do tego jeszcze inkwizytorem. No, niestety większość tych wzniesień musi być zamknięta w frakcji, czyli jak już byliśmy tym gwardzistą, okay, to jednak w Astra Militarum zostaniemy do końca. No to nic, tylko trzeba liczyć na więcej dodatków. Oczywiście Asmodian System daje sporo możliwości dla czwartego i trzeciego tieru. Tak. Także tutaj pewnie jest więcej wyborów. Ale zamykając się w tym czwartym tierze, to myślę, że tak konkludując, to samo wyniesienie też mechanika jest generalnie ciekawa i wydaje mi się, że sporo z tych problemów, o których mówiliśmy, porównując archetypy, czy omawiając, likwiduje. I faktycznie taki sweet spot to ten drugi, trzeci tier, który daje nam możliwość sporej różnorodności awanturników na świecie 40, ale zagrać i stworzyć sobie drużynę od poziomu tieru pierwszego również gdzieś tam wchodzi w grę, o ile postaci są w stanie tyle przeżyć. Mhm. Właśnie jeszcze trochę nawiązuję z tego coś, co dopóki nie zobaczyłem suplementu, planowałem zrobić, czy coś takiego kiedykolwiek będę robił, to też znowu, to oczywiście mój dodatek jako mistrz gry, coś niemal jakby nie wyniesienie archetypu, tylko jakby cofnięcie archetypu, bo dopóki nie wyszedł suplement, chcąc grać we frakcji Adeptus Mechanicus, musiałem zaczynać od drugiego poziomu rozgrywki. Nie ma archetypu na pierwszym poziomie, który jest we frakcji Adeptus Mechanicus, czyli jeśli chciałem, żeby wszyscy moi gracze zaczęli jako nikt, no to nikt nie będzie skitali. Nikt nie będzie technokapłanem, bo nie ma pierwszopoziomowego archetypu Adeptus Mechanicus. Stąd jeszcze ewentualnie wychodzi opcja tworzenia archetypów. No tak, no właśnie. Więc jakby myślałem o wykorzystaniu właśnie w oparciu o tego Skitariusa jakieś umiejętności zabrać, żeby mniej więcej go sprowadzić do tego pierwszego tiru i ewentualnie potem wyniesienie archetypu, żeby był poprawnie. Ale właśnie, dodatek to poprawił i miejmy nadzieję, że niedługo dodatki, albo przyszłość dodatki poprawią nam w większości tak naprawdę frakcji, bo myślę, że tu pole popisu jest całkiem spore. Więc pomarudziliśmy trochę o tych archetypach. Macie opcje mniej więcej, jakie są dostępne w Wrafengori. Mówiąc głównie oczywiście o podręczniku głównym, w oparciu o niego. Dzisiaj z wami dla was mówił Arcykoza, zrzucaj i nie gadaj. A po drugiej stronie ponownie Max z 8 regimentu.